Zachęceni powstaniem kolejnej plenerowej siłowni, mieszkańcy osiedla Sobieskiego chcą pójść za inwestycyjnym ciosem i najlepiej w ramach inicjatywy lokalnej zrealizować następny tego typu pomysł. Niedawne spotkanie osiedlowych radnych z sąsiadami z tzw. 500 służyło właśnie jego omówieniu. Według szefowej rady osiedla spełniło swoje zadanie w 100%. Zainteresowanie było ogromne, także mieszkańcy też oczekują na podobne działania. No, my z naszej strony dołożymy wszelkich starań, ażeby również powstała tam taka siłownia. Ponadto jest tam miejsce, na którym są ustawione bramki, także trzeba byłoby pomyśleć, należy pomyśleć o unowocześnieniu jak gdyby boiska zarówno do piłki nożnej, jak i do kosza. Wygląda więc na to, że i sportowego zapału, i chęci do działania mieszkańcy osiedla mają pod dostatkiem. Teraz z pomocą administracji spółdzielczych oraz miejskich radnych idee próbują przekuć na konkrety. Przede wszystkim te najważniejsze, ekonomiczne. Być może, że część tych zadań zostanie wspólnymi siłami spółdzielnia plus zarząd miasta załatwionych, natomiast będziemy starali się, żeby to w ramach inicjatywy lokalnej powstawało, no bo to nie są tereny spółdzielni, w związku z czym spółdzielnia nie może partycypować w kosztach. I to jest ten właśnie zasadniczy stopień trudności. Zasadniczy i z pewnością wysoki, ale jak każdy realny stopień do pokonania, pod warunkiem, że uczestnicy nowej osiedlowej inicjatywy lokalnej będą działać tak jak ich poprzednicy, czyli wespół w zespół. Kto ugryziemy, że tak powiem? To wtedy będziemy męczyć prezydenta, żeby jesteśmy za.